budowa przystanku Gdynia-Karwin, Gdynia-Stadion, to tak naprawdę przyspieszenie inwestycji, którą chcieliśmy realizować nieco później, ale dzięki zgodzie Komisji Europejskiej, którą otrzymaliśmy, mogliśmy przyspieszyć realizację tych dwóch bardzo ważnych przystanków. To jest nowy etap otwarcia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, również w kierunku Gdyni, bo to nowe przystanki na szlaku linii 201 między Osową a Gdynią. Wierzę, że otwarcie tych właśnie nowych przystanków to będzie kolejny etap przełomowy dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Rozpoczęliśmy budowę przystanków w październiku od wycinki drzew. Następnie rozpoczęliśmy demontaż torów na Karwinach i także na stadionie w celu przystąpienia do wykonywania ław fundamentowych żelbetowych pod ściankę peronową na przystanku Gdynia Stadion i przystąpiliśmy do montażu żelbetowego przejścia podziemnego prefabrykowanego. W tej chwili wykonywane są roboty zbrojarskie i szalonkowe, ławy fundamentowej oraz zespolenia płyty górnej tego też przejścia pod torem numer 102. Musimy tutaj pamiętać o tym, że prace są prowadzone w ciężkich warunkach kolejowych. Przede wszystkim chodzi o ruch pociągów. Jeżeli chodzi o przystanek Gdynia-Karwiny, to szerszy zakres robót planujemy w 2017 roku. Rozpoczniemy wtedy budowę kładki. Cały czas wykonujemy także prace żelbetowe, czyli ławy fundamentowe pod ścianki peronowe oraz prace torowe związane z demontażem torów i wybieraniem tłucznia. Jeżeli chodzi o procentowy postęp prac, to na koniec 2016 roku jest to 25% całego kontraktu, przy czym większy postęp robót jest na przystanku Gdynia Stadion. Doświadczenia, które obecnie mamy z linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku Kartuz, Kościerzyny pokazują, jak była to bardzo ważna inwestycja dla rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dzisiaj wiemy również, że ten aspekt aglomeracyjny, czyli rozwojowy dla miasta Gdyni, to nie tylko rozwój transportu publicznego tutaj w Trójmieście, ale również rozwój obszarów, które się tutaj znajdują i otwarcie na to, co tutaj się będzie działo w przyszłości.